Stajemy dzisiaj przed ołtarzem Pańskim, przed Chrystusem, ale też przed wielką tajemnicą, tajemnicą małżeństwa. Dzisiaj, kiedy mówi się małżeństwo, można dać wiele określeń. Wielu ludzi mówi, co powiedzieć, co to jest małżeństwo, ale my, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, odsłonięcie tej tajemnicy, na pytanie, czym jest małżeństwo, zwracamy się do Chrystusa, stając na mszy świętej, pytając Jego. I On nam dzisiaj odpowiada. Pan Bóg mówi w Pieśni nad Pieśniami: mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego. To jest tajemnica małżeństwa. Jestem Twój, jestem Twoja, należę nie tylko już do siebie, ale masz do mnie prawo. Moje życie jest też Twoje. Ja, Mateusz, biorę sobie Ciebie, Aleksandro, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.